感觉怎么样？Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Maciasty, witam was po raz kolejny na kanale, po raz kolejny w trade-upach, moi drodzy. Dzisiaj, słuchajcie, przygotowałem dla was po raz kolejny masę ciekawych, fajnych trade-upów, które jeżeli siądą, będzie naprawdę niesamowicie, ponieważ przygotowałem dzisiaj kontrakt chociażby na Kałaszka 47, oczywiście hydroponikę, który kosztuje podobnie co ostatni razem Negev Mjolnir około 1100 dolarów, czy chyba około 4500 złotych, także będziemy trzymać kciuki, że dzisiaj tym razem siądzie, będzie inaczej niż poprzednim razem i pozostałe kontrakty też siądą. Także moi drodzy, ja nie przedłużam, zapraszam was do materiału. Life sometimes gives us a bunch of lemons. That's the time you think about real friends. With them, any problem becomes nothing. Hellcase.com. Open the cases with those for whom you are a friend, not an enemy. No, masa. Jeszcze troszkę tych skinów, jak widzicie, tutaj się znajduje. Część oczywiście do kontraktu, część nie jest, ale jak widzicie, dużo jest kontraktów. Dzisiaj bodajże przygotowałem 8 albo 9 kontraktów. Także zaczynamy sobie, moi drodzy, od pierwszego, tak naprawdę najtańszego kontraktu, który, jak widzicie, jest na 2 dolarki nieco ponad i możemy z niego trafić. Uwaga, uwaga! Bardzo fajne skiny z kolekcji Kobla. Skiny, które tak naprawdę kosztują, jeżeli oczywiście wypanie najlepszy outcome, aż 40 dolarów. No, 40 dolarków, nie powiem, jest to trochę dużo, patrząc, że koszt trade-upu to około 2 dolary. Jednak haczyk, jak wiecie, zapewne jest taki, że no, jeżeli spojrzymy sobie na procenty tak naprawdę, jakie mamy, to 2,5% w tym wypadku. No i po 2,5% jest tak naprawdę na każdy inny skin z kolekcji Kobla, więc około 10% szansy na trafienie czegoś, czego byśmy chcieli i zyskanie profitu tak naprawdę. Także tak mniej więcej prezentuje się ten kontrakt. Jak widzicie, może ze skina jest on trochę inny, ale nie chcę się szukać przy tych tańszych skinach odpowiednich floatów, a wydaje mi się, że wszystkie skiny, które zakupiłem, są w odpowiednim flowcie, żeby trafić tego USP, jeżeli on oczywiście siądzie w stanie fabrycznym. Jeżeli nie, no to będzie duży yikes. No i co? Pierwszy kontrakt, na dzisiaj klikam ready to trade up, klikam proceed i dostajemy Negeva Bulkheada, czyli skina, który kosztuje bodajże 21 centów, co nie jest czymś, czego byśmy chcieli oczywiście trafić, ale nie przejmujmy się, bo jeszcze mamy tak naprawdę jedną szansę na trafienie tego, czego byśmy chcieli, czyli tego usbika Royal Blue za 40 dolarków. No 2,5%, no nie oszukujmy się. Tak jak mówiłem, ogromnie niskie są te procenty, a raczej potwornie niskie, chyba trzeba powiedzieć. No cóż, ready to trade up, proceed. I motherboard będzie niestety to też nie skin, na którego byśmy polowali. Także dwa pierwsze kontrakty na rozgrzewkę, może dobrze, że nie siadły. Przechodzimy dalej. Kolejny kontrakt, moi drodzy, jest tym razem kontraktem za prawie 8 dolarków. I wydaje mi się, że jest to naprawdę ciekawy kontrakt, bo jeżeli spojrzymy sobie, mamy skiny tutaj z kolekcji Canals, mamy skiny z kolekcji nawet Nuke, które byśmy chcieli trafić. No oczywiście skinów z kolekcji Batch nie chcemy, ponieważ są bardzo, bardzo tanie, a oczywiście do nich rzeczy nie chcemy. Oczywiście tak naprawdę polujemy, wydaje mi się, na M4, ponieważ ta jest najdroższa z kolekcji Nuka, więc też stosunkowo można powiedzieć rzadka. Także zobaczymy, jak to się rozwinie, zobaczymy, jak odda nam ten kontrakcik, który też, jak widzicie, są naprawdę niskie procenty, bo tak naprawdę po 3,5% na jednego z trzech przedmiotów z kolekcji Canals i 4 i 3,5% również na skina z kolekcji Nuka, więc jest to bodajże około 17% szybką matematyką licząc. Mam nadzieję, że się w żaden sposób tutaj nie pomyliłem. I gdzie jest ten jeszcze jeden mój przedmiot, który ja muszę tutaj wrzucić? Wiecie co, jakimś dziwnym trafem nie mam tego jednego skina, dlatego wrzucimy sobie skina, który nam poleciał. Weźmiemy sobie oczywiście takowego z... Go stupid! Kolejny kontrakt na dzisiaj, moi drodzy, w drodze do kałaszka hydroponiki. I siada nam coś ciekawego. Nie, będzie to Acid Fade, czyli chyba no nie najgorszy outcome w zależności od floatu 001. Okej, no nie jest to najlepszy drop, nie oszukujmy się, jednak tak źle powiedzmy nie jest, bo można tego użyć w przyszłości w kontraktach, zwłaszcza, że to jest naprawdę fajny niski float, moi drodzy. A teraz przechodzimy oczywiście do kolejnego kontraktu. Kolejny trade-upik, moi drodzy, jest po raz kolejny ciekawym trade-upem, bo oczywiście Maciasty innych kontraktów nie daje. I jest to, jak widzicie, kontrakt na P250 Whiteout w stanie fabrycznym. P250, która kosztuje 100 dolarków i gdyby tak koło trafić, jest to naprawdę duży stonks i tak naprawdę wszystkie, no prawie, że wszystkie inne pozostałe skiny z kolekcji Chop Shop, powiedzmy, gwarantują albo profit, albo break even, więc nie jest to najgorszy wypadek. Ja oczywiście sobie tu jeszcze szybko zerknę, czy abym na pewno dałem odpowiednie floaty, ponieważ przy tej P250 musimy pamiętać o niskich floatach, żeby wszystko dobrze grało ze sobą i właśnie P250, jeżeli trafimy takową, była w stanie fabrycznie nowym. Dobrze, moi drodzy, jak widzicie, już wszystko wrzuciłem, sprawdzę
sprawdziłem i ogólnie okazało się, że wrzuciłem właściwie prawie wszystkie skiny złe. Ze złymi flutami, z wyjątkiem tego Galileo Urban Rabble. Także jeżeli byśmy trafili po 250, byłaby ona w stanie minimal war i byłby to potężny yikes. Jednak już teraz raczej na pewno wszystko jest dobrze. Proceed. I będzie Emerald, czyli jest to break even. Szkoda, że nie jest to P250, bo jest to, jak widzicie, z CZ-ka z kolekcji Chop Shop, jednak nie jest to P250. Także trafiliśmy 4,4%, a jednak nie te, które byśmy chcieli. Jednak ten skin ponownie jest break even, czyli tak naprawdę wychodzimy zapewne na mniej więcej 0. A nawet jeżeli byśmy chcieli, możemy w przyszłości użyć tego skina na kontrakt, na chociażby SG Bulldozer, raczej jak widzicie, dual beretki Duelist. Kontrakt, moi drodzy, numer 4, czy też będzie, jak widzicie, jest na skiny z kolekcji Huntsman. Na bardzo fajny skin jest swoją drogą, z czego byśmy oczywiście polowali na Oriona. Najlepszy skin tak naprawdę w tym wypadku, bo tak naprawdę cokolwiek co wypadnie z kolekcji Huntsmana będzie naprawdę fajnym outcome'em i skinem, który naprawdę można powiedzieć, że przyniesie profit. Kontrakt kosztuje, jak widzicie, około 15 dolarków. Mamy aż 75% szansy na któregokolwiek ze skinów z kolekcji Prizmy. Oczywiście byśmy nie chcieli, ponieważ jest, jak widzicie, los, a skiny z kolekcji Huntsmana, jak już wcześniej wspominałem, dają całkiem fajny plusik. Także moi drodzy, my tym razem polujemy na Oriona w stanie fabrycznym. Kiedyś robiłem ten kontrakt tylko w tym wypadku na Oriona Battle Skirt, który jest dosyć rzadkim skinem, który o dziwo też mi poleciał, jak dzisiaj. Orion w stanie fabrycznym powinien zostać mi pokazany. Będzie tu Cyrex Scar w stanie hopefully fabrycznym. Tak, jest w stanie fabrycznym. Czy to jest profit? Całkiem spoko, około 30 dolarów kosztuje, mimo tego, że jest on tutaj, no właściwie tutaj i czy właściwie nawet chyba tutaj stosunkowo mocno wdrapany, jednak jest to profit i pierwszy, no można powiedzieć, taki drugi kontrakt, który siadł. Dobrze, moi drodzy, kontrakt numer chyba 6 w tym wypadku, czy też 5, zależy, który był poprzedni, jest jednym z ciekawszych kontraktów, no i nie licząc oczywiście hydroponiki. Jest to kontrakt, jak widzicie, na skiny z kolekcji Miraża oraz Dusta 2. I poza tym, że są tu naprawdę fajne skiny i skiny, które mogą dać nam profit, w tym wypadku może nie duży jakiś, ale dalej, to sam fakt, że jeżeli spojrzymy sobie na procenty na AWP Pitviper, czyli coś, od czego oczywiście nie chcemy, mamy 33%, no dodatkowo te 40, co oznacza, że mamy około 66% na to, żeby zyskać tutaj, zrobić profit. I no ciekawym, jak to wyjdzie, ponieważ kiedyś już robiłem kontrakt na 80% w teorii na profit i niestety trafiłem 20%, co no nie było niczym ciekawym. Jednak w tym wypadku 64%, czy tam 66% właściwie, to całkiem duża szansa i liczę, że takowa siądzie. Także ready to etap jest klikiem, moi drodzy, odliczamy 3, 2, 1, pokaż mi coś fajnego. Będzie Clock Pink Digipad, nie jest to najlepszy outcome z tego, co patrzę, ale nie jest on też zły. No, ja się cieszę. Ja się cieszę. Trafiliśmy drugiego, czy tam właściwie nawet trzeciego skina w tym wypadku. Jest to taki oto gloczek. Można go oczywiście później użyć na kontakt na chociażby Digla Fennec Foxa. Ja raczej będę go sprzedawać, jednak tak to się na razie, moi drodzy, prezentuje. I przejdźmy w takim razie do kolejnego, równie ciekawego kontraktu na dziś. A więc kontrakt kolejny, moi drodzy, jest tym razem na skin, jak widzicie, z kolekcji Kobla oraz skin z kolekcji The Gods and Monsters. Jak widzicie, mamy tutaj szansę na około 20%, żeby trafić coś, czego byśmy chcieli, jakiś fajny profit, z czego są to takie rzeczy jak chociażby MP9, Pandora's Box oraz Dark Age, P2000 Chainmail, czy nawet Monster, że Minotaur's Labyrinth Umph. No, są to naprawdę fajne skiny. Minotaur Umph jest naprawdę ciekawy, zwłaszcza jeżeli trafimy tego Minotaura, powiedzmy, gdzieś na środku. No, jednak mimo wszystko chyba skiny z kolekcji Kobla są najcenniejsze, ze względu, że później te możemy zrobić, ze względu na to, że to później możemy wykontraktować na kolejny przedmiot, jak chociażby Digla Hand Cannon oraz CZ-kę Chails. No jeżeli mamy szczere szanse, nie są za duże, bo to 20%, jednak cały czas istnieją. No ja liczę, że którykolwiek z tych trade-upów dzisiaj siądzie i będzie wszystko tak naprawdę fajnie. Także moi drodzy, ready to trade-up jest kliknięte i co? Odliczymy po raz kolejny. 3, 2, 1. Pokaż mi fajnego skina. Oh, no Amber Fate nie jest skinem, który byśmy chcieli, 40% niski float, jednak to nie jest to, co byśmy chcieli, moi drodzy. Niestety, jednak na razie trzy kontrakty, powiedzmy, siadły. Przechodzimy do przedostatniego, naprawdę grubego trade-upu. Moi drodzy, kontrakt, który teraz wam prezentuję, jest naprawdę drogim kontraktem, jakby nie patrzeć, dosyć ryzykownym i chyba nikomu bym go nie polecał, jednak jak widzicie, skiny, jakie możemy drobnąć, są naprawdę ciekawe. W dużej mierze są to skiny, które przyniosą nam albo profit, albo break-even. Problem jest jednak tutaj taki, że są to naprawdę
niskie procenty, widzicie 3,7%. No nie jest to dużo, jednak mamy tutaj szansę na USPA Whiteouta, w stanie fabrycznym oczywiście, który kosztuje 140 około dolarków. No ale byśmy oczywiście chcieli na przykład trafić takiego Blue Phosphora, czy może nawet powiedzieć, że tego Integrala byłoby fajnie. Zwłaszcza, że wydaje mi się, że to byłby naprawdę niski float tych skinów i byłby to całkiem spoko. W sumie USPIK teraz, tak jak patrzę, Dragon Quartz jest USPem, którego chciałem chyba w sumie zdobyć od dłuższego czasu, także nie byłby to zły outcome, moi drodzy. I kurczę, liczę, że ten kontrakt się dzieje, oczywiście następny, jednak co? Ready to raidraft, kliknięty i co? Tym razem może bez odliczania? Gaben, pokaż im coś fajnego, flops! Yes, sir! Ej, proszę w stanie fabrycznym, żeby nie zwalił floatów, jest w stanie fabrycznie nowym! Nie jest to najlepszy outcome, no nie oszukujmy się, jest to co prawda podajże double money, jednak jest to USP. Jest to dosyć rzadki USP, jakby nie patrzeć. Gdzieś pewnie tutaj widzicie teraz, który to jest najniższy float na świecie, jeżeli w ogóle jako jakikolwiek jest. Ogólnie słuchajcie, teraz jak spojrzałem, to nie jest to w żaden sposób nie łapie się do żadnej topki, tak naprawdę ten USP, gdyż niestety jednak jest to stan fabrycznie nowy. No mimo tego, że jak widzicie, jest to stan fabrycznie nowy, jest on mocno udrapany, jednak wiecie, jak widzicie, jest to profit, który tak naprawdę nie będę narzekać. No i moi drodzy, kontrakt ostatni na dzisiaj, czyli kontrakt na Kałacha Hydroponikę. Pora stworzyć, pora zrobić, pora go zrobić i mam nadzieję, że pora go hitnąć, pora go trafić, dobrze, także rzucamy, jak widzicie, sobie aż 9 skinów z kolekcji Tasta i są tu, jak widzicie, te Amber Fade, często lub nieszczęsne, oraz dwa skiny z kolekcji Bank, tak, to są skiny z kolekcji Bank, dwa kałaszki, no i wrzucamy jedną M4 Tiebreak. M4 Tiebreak, bardzo ładny skin, jednak jest tutaj szansa, cień szansy, 10% na Kałacha Hydroponikę, który byłby naprawdę potężnym skinem, moi drodzy. Ja klikam Ready to Raid Up i co? Naprawdę ogromnie liczę, że tako wysiądzie. Zaczynam odliczanie. 3, 2, 1, pokaż mi kałaszka. These nuts. Got him. No jak widzicie, jest to Amber Fade, czyli skin, którego nie chcieliśmy trafić bardzo, bo przewaliliśmy dużo pieniędzy i jednak, no przynajmniej siadł, ile tutaj te trzy kontrakty, które można powiedzieć na otarcie łez będą. Kontrakt na hydroponikę nie siadł i po raz kolejny kontrakt, no chyba niestety do wywalenia. Mamy na szczęście tego deala z tego pierwszych takich bardziej ryzykownych kontraktów z super niskim floatem, ale no dzisiaj nie oddało niestety, moi drodzy. Mimo wszystko liczę, że ten materiał z kontraktu wam się spodobał. Jeżeli chcecie więcej takich kontraktów, zostawcie w górę subskrypcję na pocieszenie dla mnie i co. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Byłem Maciasty, pocieszony lub też nie. Trzymajcie się, cześć!